Czy pamiętacie jeszcze grę Talking Angela i niepokojącą sytuację z nią związaną z 2014 roku? Kiedy to wszystkie portale w internecie, youtuberzy, telewizja i wszystko inne trąbiło na temat niepokojących powiązań Talking Angela, o porwanych dzieciach, których nigdy nie odnaleziono, a zagrały we wspomnianą grę, a także o rzekomych pedofilach odbijających się w oczach Angeli. Generalnie było dość grubo i o tamtej, fejkowej zresztą sytuacji, porozmawiamy sobie w dzisiejszym filmie. Dzień dobry, cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Tak więc najlepiej to wszystko będzie rozpocząć od nadania pewnego kontekstu, aby mieć jakiś punkt wyjścia. Tak więc, no wiadomo. Tak więc zacznijmy od nadania krótkiego kontekstu. Gry z serii Talking coś, zazwyczaj jakiś zwierz, a raczej zawsze, to z pewnością jakaś tam część dzieciństwa osób około w moim wieku. Chyba wielu z was pamięta te czasy, kiedy jeszcze na te starsze telefony bądź tablety z Androidem pobierało się Talking Toma i resztę tego wszystkiego, a później się w to grało godzinami. W każdym razie jeszcze te 10 lat temu to były bardzo sukcesywne gry i ten sukces wokół marki ciągnął się przez jeszcze dobre parę lat. Teraz zdaje się, że to trochę ucichło. Spokojnie, za mnie jestem już takimi grami zainteresowany, ale jak tak patrzyłem sobie na internecie, to ten hype od 2015 roku na przykład dość mocno opadł, ale taka już jest kolej rzeczy. W każdym razie formułę tych gier raczej każdy dobrze zna, więc chyba nie muszę tego nikomu przybliżać. Aczkolwiek w dosłownie kilku zdaniach przybliżę mniej więcej historię tych gier i jak to się gdzieś tam zmieniało, ale tak bardzo ogólnie. Tak więc wszystko zaczęło się od gier typu Talking Tom, gdzie po prostu był Tom albo ostatnio popularny Ben. I cała zabawa polegała na tym, że mogłeś gadać do Toma, a ten później odpowiadał ci dokładnie to samo, co powiedziałeś chwilę temu, tylko że bardziej spiczowanym głosem. I dla młodszych osób to było gigasztosem. Poza tym mogłeś głaskać Toma, bić Toma i tak dalej. Później pojawiliśmy jeszcze Ben, który miał jakieś swoje odzywki. Mogłeś z nim gadać na zasadzie yes, no, albo... Tak, dokładnie. Później było jeszcze kilka innych gier, aczkolwiek ostatecznie wprowadzono jeszcze Talking Angele, czyli kolejny większy hit od Outfit 7, czyli od twórców całej serii. I to właśnie wokół tej gry na początku 2014 roku powstały liczne kontrowersje. W późniejszych latach powstawały już bardziej złożone gry, gdzie danym zwierzakiem faktycznie się opiekowało, grało się w gry, levelowało i tak dalej. Już to była gra na więcej niż na 5 minut zabawy. Aczkolwiek cofnijmy się trochę w czasie do właśnie Talking Angela. I tutaj wraz z początkiem 2014 roku dymy były naprawdę spore. Nawet na samym Google Trends zobaczycie, jak spore. Aczkolwiek dlaczego? No cóż, dla osób, które nie kminią tematu, już szybko wyjaśniam. No i okej, skoro wprowadzenie i sam początek tej historii mamy już za sobą, przejdźmy do całej reszty, tej bardziej szokującej części. I właśnie ten moment, kiedy Talking Angela miała wokół siebie największe kontrowersje, myślę, że był swoistym pikiem popularności ogólnie gier z serii Talking To czy Talking Tamto. Otóż gra, jaką była bądź jest Talking Angela, pojawiła się w grudniu 2012 roku i przez pierwszy rok zebrała zasadniczo normalną popularność, za bardzo nie wykraczającą poza to, co zrobił Tom. Generalnie chyba było zadowalająco. Jednakże to, co odróżniało tą konkretną grę od setek innych tego pokroju, to fakt, że tutaj faktycznie była pewna rewolucja. Otóż tym razem z Angelą faktycznie można było normalnie porozmawiać, bowiem AI zostało zaprojektowane tak, aby faktycznie odpowiadać na pytania i inne wiadomości. Jednakże w trochę ponad rok po premierze zaczęło to trochę wymykać się spod kontroli i stało się źródłem niepokoju wśród rodziców dzieci, które zagrywały się w Talking Angelę. Bowiem już w lutym 2014 roku po internecie zaczęły wylewać się wiadomości i relacje od przerażonych rodziców dotyczące niepokojących pytań zadawanych przez Angelę, a także kilku innych zmyślonych, bądź nie, sytuacji, które miały z tą grą związek. Wobec tego zacznijmy od trochę mniejszego kalibru, dokładniej swego czasu nawet wypowiadał się o nim sam Bumble, co prawda z dwuletnim opóźnieniem, ale zazwyczaj tak jest, że do Polski trendy przychodzą dwa lata po tym, jak przestały być popularne za granicą. Aczkolwiek powstała teoria, że Talking Angela ma swoje powiązania z Illuminati. A dlaczego? Niech Bumble wam to szybko przedstawi. Powiązana z Illuminati. Wiele osób uważa, że aplikacja jest utworzona do niecnych celów, a jednym z dowodów, jakimi podpierają się ludzie, jest fakt, że po wpisaniu w chatbota frazy Illuminati zapala się latarka naszego telefonu, a wyłączenie jej jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy zresetujemy nasz telefon.
Prawda jest jednak taka, że chatbot przetwarza słowo Illuminati jako Illuminate, czyli oświecać. I oczywistym faktem jest, że wprowadzono do niej moduł dla zabawy. A czy latarkę można wyłączyć tylko resetem telefonu? Nieprawda! Latarka wyłącza się sama po 10 sekundach od wpisania, dlatego ten mit uznaję za obalony. Dokładnie tak, Bumble. Illuminati. Dziękuję. Aczkolwiek schodząc trochę głębiej, rodzice zaczęli zwracać uwagę na dziwne pytania zadawane przez Angelę, które były bardzo osobiste. Przykładowo Angela miała pytać o dokładny wiek, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a dodatkowo miała wysyłać co bardziej flirciarskie wiadomości. Wiecie, co mam na myśli? Od jednego zgłoszenia takich rzeczy nagle zaczęło pojawiać się ich coraz więcej, a sam temat później podłapali youtuberzy, co jest oczywiste. Oczywiście youtuberzy nagrywali z tego content, bo tak to bywa. Dodatkowo temat podłapała również telewizja. A tutaj macie fragment reportażu, który ogląda się dość zabawnie, ale jednak. Well, that's an app your kids are talking about. Looks like a cute little cat, but apparently they say it's hiding a big bad secret. Call 7 investigator Teresa Marchetta. Aczkolwiek to wszystko sprowadzało się do plotki, swoistej legendy, jakoby za aplikacją Talking Angela krył się pedofil albo grupa pedofili, którzy mieli śledzić i obserwować dzieci, a następnie je porywać. I tak jest, to był oczywisty fake, podparty dodatkowo kolejną absurdalną rzeczą w postaci rzekomego odbijania się owych pedofili w oczach Angeli. Po internecie latało wówczas mnóstwo screenów, które miały rzekomo pokazywać złych ludzi kryjących się w oczach Angeli. Aczkolwiek to był oczywisty fake, a zdjęcia były przerobione. Aczkolwiek plotka zaszła tak daleko, że aż wówczas z niej powstała jeszcze jedna. O rzekomej ofierze tego incydentu, jakim Elim Moreno. 9-latku, który po zabawie z aplikacją zaginął i nigdy nie został odnaleziony. To też był fake. Po jakimś czasie akurat całą sprawę udało się wyjaśnić. Outfit 7 wydało oświadczenie w tej kwestii, gdzie jasno pokazali, że wszystkie zarzuty są dość nieuzasadnione. Później sprawa powoli ucichała, a w 2016 roku funkcja czatu została z gry całkowicie wykopana. Niby sytuacja była dość niebezpieczna, ponieważ wizerunek całej marki, a także Outfit 7 mógł zawisnąć na włosku, aczkolwiek ostatecznie okazało się, że była to pewna nieoczekiwana promocja gry tak naprawdę. Tak więc teoretycznie wszystko ucichło, aczkolwiek nie do końca, ponieważ youtuberzy dalej zdają się podsycać ten temat. Już pomijając sam fakt, że do Polski temat ten doszedł dopiero 2 lata po tym, jak ucichł on całkowicie za granicą, to co niektórzy nawet do tej pory walą filmy, że Talking Angela dzwoni do nich o 3:00 w nocy. A tutaj macie chociażby jeden film, który znalazłem, on jest sprzed 2 lat i myślę, że jest dość zabawny. ...conversations with you and can answer any questions that you ask her. But recently, Talking Angela turned into an app to spy on young children. It said that the app has been taken over by a creepy man or a creepy group. It said that if you're over 18, nothing happens. But if you're younger than that, the cat starts asking you very weird. Creepy man or the group are able to take videos and pictures of you through your own phone. No i okej, w tej sprawie to byłoby już na tyle. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. My tymczasem słyszymy się już w kolejnych filmach. Zostawcie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem trzymajcie się, miłego dziękuję wszystkim, życzę, siemano, cześć.